Jest z nami mistrz Polski w kategorii elita minus 94 kg, Maciej Różański. Maciej, gratulujemy Ci zwycięstwa. Opowiedz nam, jak przebiegały Twoje walki do finału. Dzięki, witam wszystkich czytelników Fight Sport.pl. No, generalnie poziom jest wysoki na tych zawodach. Dwie pierwsze walki w miarę gładko, chociaż pakowałem się z Tomkiem Jurkiewiczem w jeden klucz ostry. Udało mi się uciec. Finał to nie wiem. O, mi Bóg pomógł. Przegrywałem 10-0, pojeżdżałem, ostatnie dwa punkty muszę zrobić honorowe, obaliłem, dał mi zajść za plecy, złapałem duszenie, minuta przed kątem wygrałem, jestem mega szczęśliwy. Co mogę powiedzieć, tyle no. Właśnie finał był bardzo zacięty, wydawało się, że brakuje Ci już powietrza, skąd wziąłeś siłę na wykończenie przeciwnika? Właśnie problem powietrza nie brakowało mi, ostatnie przygotowania do walki MMA, ostre treningi, tlenu mam dużo. Nie wiem no, Piotr, jak walczyłem z nim 2 lata temu, to go wygrałem z 10-0 i skończyłem tutaj. Poprawa jest 200%. Taki silny się zrobił, ciasne sweepy, techniczny dosiad. Nie, jak on się tego nauczył 2 lata, to jest dla mnie niemożliwe. Mega technicznie walczy, silny, no to nie było tak, że nie miałem prądu, tylko że po prostu no, był lepszy cały czas. Ostatnio mówię, wstaliśmy, mówię, muszę 2 punkty honorowe, wszystko, rzucam się, wjazd w nogi wyszedł, przejście dodał plecy. Już jakbym za plecami, to mówię, ostatnia szansa, muszę zdusić i jakoś się udało. Czy zobaczymy Cię jeszcze dzisiaj w kategorii Open? Nie, ja już podziękuję chyba. Szczerze mówiąc, nawet mi się tu tak mocno nie chciało. Ostatnio miałem pracę, dostałem, co z tym miałem stres, potem MMA walka, dużo stresu. Teraz w sumie trener, no chciałem wystartować, trener mnie namówił, też dużo stresu, 2 tygodnie sami kimonach, w sumie też przed walką nie robiłem. Wystartowałem, udało się, mam dość tych stresów, tego wszystkiego. Open chyba sobie odpuszczę. Jeszcze no, zastanowię się, ale na 90% sobie odpuszczę Open. Co teraz? Czy planujesz krótki odpoczynek i powrót na matę, czy od razu będziesz od poniedziałku wracasz? Nie, no myślę, że tak na matę to są 4 dni na pewno są odpoczynek, bo mówię, ostatnio naprawdę dużo nie miałem odpoczynku. Teraz w sumie 4 miesiące będę miał przerwy ogólnie, praca, trenował będę, ale mniej, starty odpuszczę, a w maju mam nadzieję, że jakąś walkę MMA zorganizuje mi trener, a jakiś ADCC może też wystartuje. Chciałbyś coś dodać na koniec, komuś podziękować, kogoś pozdrowić? Tak, chciałbym podziękować moim trenerowi, wszystkim osobom, z którym trenuję. No, dziewczynie, pozdrowić dziewczynę, mamę. Oraz chciałbym jeszcze podziękować firmie Grand Game za świetne kimono i studio Physio Alex za świetne masaże. O wszystko. Dziękujemy. Chcę pozdrowić właśnie wszystkich czytelników Fight Sport. Dziękujemy, Maciek. Życzymy Ci dalszych sukcesów zarówno na ringach MMA, jak i na matach brazylijskiego jiu-jitsu. Miejmy nadzieję, że jeszcze nie raz zobaczymy Cię na najwyższym stopniu podium. Dziękujemy za wywiad, Maciej Różański dla Fightsport.pl.